Witam bardzo serdecznie. Jak założyć konto, a nawet wiele kont na YouTube, aby móc subskrybować więcej kanałów? Ustawienia, pokaż wszystkie moje kanały. Możemy dodawać: mamy Stefana konto brat Stefana, żona Stefana. No, można jeszcze dodać kilka innych kanałów, ale przede wszystkim musi być siostra Stefana. Utwórz no i tak to polega że za chwilkę się tam właśnie pojawia siostra Stefana w każdym bądź razie z YouTube należy się zalogować aby się zalogować trzeba najpierw utworzyć sobie konto Google no to robimy Stefan Multi konto bo Stefan Multi już był zajęty tworzymy do tego konta hasło oczywiście konto jest na Gmailu aktywne funkcjonujące jeżeli ktoś ma ochotę napisać coś ciekawego to zapraszam Zrobimy to 16 lutego w związku z czym urodziliśmy się troszeczkę wcześniej ale tego samego dnia telefon komórkowy jak i mój obecny adres e-mail to zostawimy sobie jako dane prywatne no i przechodzimy do następnego kroku tworzenia naszego konta na YouTubie potwierdzamy prywatność i jakie dane Google przetwarza i jesteśmy witamy możemy już sobie w YouTubie Lajkować filmy i subskrybować kanały. W każdym bądź razie, aby dodać kolejne konto, to musimy wejść w nasz profil i do studia twórców. Jeżeli przejdziemy do studia twórców, to musimy utworzyć kanał. No więc tworzymy kanał. Nie ma on żadnych filmów. Przechodzimy sobie. Po kanale i warto się zweryfikować. Weryfikujemy się SMS-em na numer telefonu komórkowego. Akurat już trochę był wykorzystany numer komórkowy, więc wprowadźmy sobie inny. I już jest wszystko w porządku. Sześciocyfrowy kod weryfikacyjny od Google SMS-em przychodzi. One są zawsze różne. W każdym bądź razie gratulacje. Konto na YouTube jest zweryfikowane. No, i możemy śmiało dodawać sobie kolejne konta poprzez utwórz nowy kanał. No, i tworzymy to, jak już wszyscy widzieli. Nawie będzie żona Stefana, kobiety przodem, utwórz. Żona Stefana możemy przesłać, przesłać filmy, możemy dodać grafiki, możemy wszystko robić, a przede wszystkim możemy subskrybować nasz kanał. Oczywiście, kolejna subskrypcja. Żona Stefana subskrybuje. Sam Stefan multi-konto również. No to przejdźmy do studia twórców. Tu już żony nie będziemy weryfikować, ale przechodzimy do ustawień i utwórz nowy kanał. No i tworzymy teraz brata Stefana i tak możemy sobie tych multi potworzyć wiele. Dzięki czemu możemy subskrybować nasz kanał lub inne kanały oczywiście leon karpiński zapraszam do subskrypcji teraz już mamy brata stefana żonę stefana no i w ustawienia zaawansowane tak tu mamy wszystkie informacje możemy łączyć inne konta w każdym bądź razie w ustawieniach pokaż wszystkie moje kanały mamy żonę stefana multikonto brata oczywiście filmów nie ma ale jak najbardziej możemy sobie dodać filmy właśnie z subskrybowanego kanału możemy dodawać playlisty zapisywać a przede wszystkim mieć kilka multikont utwórz nowy kanał i tak jak już było na wstępie siostra Stefana jako ostatni już z kanałów też będzie możemy go sobie dostosować dodać opis kanału pozycjonować wśród innych a przede wszystkim zaliczyć więcej subskrypcji, które w obecnym czasie są na wagę złota, gdyż w celu monetyzacji trzeba mieć minimum 1000. Życzę szczęścia, kto sobie 1000 kanałów utworzy i będzie klikał.